Cześć, dzień dobry, Kuba Dobroszak, miesięcznik My Company Polska. Witam z poznańskiego Impaktu, z naszego studia. Moim gościem jest Marcin Morawski, dyrektor marketingu Dell Technologies Polska, z którym porozmawiamy sobie o wpływie sztucznej inteligencji na branżę marketingową. Także pierwsze pytanie gdzieś tam naturalnie się nasuwające. Czy eksperci marketingu mogą spać spokojnie o swoją pracę? Dzień dobry jeszcze raz. Powiem może przewrotnie, że sztuczna inteligencja nie jest po to, żeby wyprzeć ludzi, tylko żeby wesprzeć ich w codziennej pracy, a szczególnie w rzeczach, które są bardzo powtarzalne, automatyczne albo wymagają niesamowitej liczby ludzi do przepracowania jakichś analiz, a z tego wyciągania jakichś wniosków. Czy marketing będzie się transformował i jak to wpłynie też na osoby, marketerów, takich mnie oraz ludzi w moim zespole, ale także w innych firmach, niezależnie od branży. Wpłynie oczywiście, czy już wpływa. I uważam, że to jest trochę tak, jak nasz wielki szef sprzedaży Mohamed Amin powiedział jeszcze przedwczoraj. Młody jest ten, kto się ciągle zmienia i transformuje. Więc wystarczy nie przespać tego momentu. Wiadomo, że jesteśmy trochę w takim hypie, który wybuchł rok temu. I ten hype się jeszcze utrzymuje, ale już zaczynają powstawać bardzo takie wyraźne kierunki, sprawdzone już pewne metody działania. Robi się bardzo wiele w tej chwili takiego researchu pod tytułem, co na jakim poziomie w organizacji, nawet marketingowej, ten AI może pomóc. I oczywiście od narzędzi, które pomagają nam robić pewne rzeczy dużo szybciej, sprawniej, czy nawet przygotowanie się do jakichkolwiek rozmów. W tej chwili przygotowanie briefów takich na podstawie danych, które się daje, to się robi natychmiastowo, a nie czeka się parę dni czy tygodni. Natomiast bardzo ważne jest to, że organizacja marketingowa też będzie musiała przechodzić zmianę. To nie jest tak, że ludzie nagle przestaną być potrzebni. Przestaną być potrzebni w rolach, których są częściowo obecnie. Okay. Tak? Bo zaraz zaczną po prostu... jedna osoba zacznie robić to, co robiło 5 osób, bo jest w stanie zrobić to dzięki różnym narzędziom. Natomiast będą nowe rzeczy, które będzie ta osoba mogła robić, ale przez to będzie to dokładniej. Mhm. Świetny przykład jest tego, że ten marketing przestaje jeszcze bardziej być w takim oddzieleniu od biznesu. Mhm. I bardzo mocno w firmach czy B2C, czy B2B, gdzie ten marketing sprawuje taką rolę trochę supportującą, nagle on zaczyna drive'ować po pierwsze dużo tej cyfrowej transformacji, bo w tych narzędziach marketingowych ten AI wchodzi na początku, a potem przeradza się to bardzo mocno w rozwiązania dla biznesu. Miałem świetny przykład teraz, jak to wyglądało przy moim locie z wakacji, wracałem Air France'em i już miałem na komunikatorze wirtualnego asystenta, który pomagał mi pierwsze rzeczy zrobić, takie sprawdzić gate, przypomnieć godzinę odlotu i dopiero w momencie, jak miałem już taki bardziej skomplikowany problem, który nie wynikał z danych, które ta sztuczna inteligencja mogła mieć, to dopiero przełączano mnie na jakby fizyczną osobę, na fizycznego asystenta. Okay. Więc ten marketing na pewno będzie ewoluował. A myślę, że w najbliższych latach będzie przechodził pewną rewolucję, ale potem zacznie już znowu ewoluować. No, ja jak najbardziej podzielam Twoją opinię i też jestem bardzo daleki od takich katastroficznych wizji, jakoby technologia czy sztuczna inteligencja miała nam zabrać pracę. I też trochę mnie już męczą dyskusje na ten temat, ale też wyszedłem od tego, bo miałem niedawno właśnie rozmowę z szefową pewnej agencji marketingowej, która wyraziła wprost takie obawy, że w momencie, kiedy sztuczna inteligencja zaczyna generować mega wyglądające na przykład filmy wideo, to już nie są proste grafiki, czy teraz startup Eleven Labs udostępnia narzędzie, które będzie muzykę na podstawie prostych promptów tworzyć, no to ona się trochę boi, czy takie tradycyjne agencje marketingowe jakby nie odejdą do lamusa. Też drugi przykład jest taki ciekawy startup Digital First AI, z którym my jako My Company Polska współpracujemy i oni z kolei dążą do tego, żeby opracować całą strategię marketingową z pomocą właśnie AI na bazie wyłącznie gdzieś tam 5 zdań chyba chcą do tego dążyć, przesłanych przez klienta nawet telefonicznie. Więc tak, wiesz, zastanawiam się, na ile to są gdzieś tam realne pomysły.
Znaczy, na pewno nie jesteśmy już w czasach, w których pisało się 10-stronicowe briefy. Ja pamiętam jeszcze sprzed 20 lat, gdzie agencje wymagały czegoś takiego, żeby wejść w skórę klienta. W tej chwili z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że brief, który ja tworzę do jakiegokolwiek wydarzenia, nawet do tej obecności naszej dzisiaj na tym impakcie jako Dell Technologies, to dalej nie jest 10 stron. To jest w tej chwili akapit, może dwa, bo zespoły, z którymi pracujemy, pracują z nami tak długo, że oni mają tą wiedzę. Czy jesteśmy w stanie teraz tą wiedzę przelać do jakiegoś języka sztucznej, generatywnej inteligencji? Śmiem troszkę wątpić na tym etapie, że gdzieś taka wiedza jest, a taka bardzo generalna wiedza, którą można gdzieś znaleźć w internecie, no nie jest dopasowana do tego, co dana firma potrzebuje. Oczywiście dla jakiegoś szeregu firm można zrobić jakiś base, który będzie w 50% dobry i można się nadbudowywać, ale bym bardzo taki bezpieczny w takim prognozowaniu przyszłości na ten moment, ponieważ wszystko jest do zrobienia. Jeśli wielka firma, taka jak BBC, tworzy własne całe środowisko do pracy ze sztuczną inteligencją, generatywną sztuczną inteligencją, bo to ważne, żeby zaznaczyć, że nie sztuczną inteligencją, tylko generatywną sztuczną inteligencją, gdzie zamknięte u nich tylko zasoby wiedzy sprzed z dziesiątek lat, artykułów, wideo i tak dalej, to nasyca ten język Large Language Model, tak? Nasyca go swoją wiedzą, ten model się trenuje, uczy na podstawie tej konkretnej wiedzy, tej konkretnej firmy. I wtedy zapytanie pod tytułem, który najlepszy artykuł byłby, jak napisać nowy artykuł, a na podstawie tych danych napisz mi artykuł, nie wiem, z możliwej koronacji księcia, to on napisze to bardzo dobrze. To będzie lepiej niż jakikolwiek człowiek by to zrobił. Ale tylko dlatego, że zapas danych, który jest tam zgromadzony i gromadzony był przez lata, i wytrenowanie tej sztucznej inteligencji, które nie dzieje się z dnia na dzień, które trwa, które wymaga gigantycznych procesów obliczeniowych, gigantycznych nakładów też finansowych, jeśli chodzi o zbudowanie własnego centrum do przetwarzania zapytań sztucznej inteligencji, no to nie każdy może sobie na to pozwolić, więc wykorzystywanie danych jakichś takich różnych, zewsząd, niekoniecznie sprawdzonych, pod konkretne rozwiązania, no, to zawsze tak było. To, co mamy in, to jakościowo, to samo jakościowo będzie out. Jeśli nie jest to jakościowe, to tak samo out będzie niejakościowe, więc ja bym się trochę nie nabierał jeszcze za wcześnie na te sztuczki, bo nie ma moim zdaniem jeszcze takich przykładów i takich języków, które mają przetrenowane te modele z wiedzy na przykład o, nie wiem, tworzeniu, dajmy na to, eventu jakiegoś, czy jakiegoś kampanii digitalowej, bo jakbyśmy mieli ileś set case'ów zbudowanych wcześniej, z wynikami, z całą efektywnością pokazania, co działa, co nie działa, i nasycimy tym ten model i wytrenujemy go w ten sposób, no to on zrobi dla nas analizę, co jest najlepiej do ułożenia w mediaplanie i jak złożyć tą kampanię i strategię, lepiej niż jakikolwiek analityk, bo on zrobi to w chwilę, a nie sztab ludzi będzie to robił kilka tygodni i będzie korzystał ze swoich, nie wiem, uprzedzeń, też doświadczeń i tak dalej, więc i to będzie super dla takiego analityka od strony, czy stratega ze strony agencji, która będzie mogła powiedzieć, taką mam rekomendację, tu mam poparcie też na setki różnych przykładów. Więc teraz na podstawie czego jest wytrenowany ten model, no że tak. Chcą na podstawie zdania jednego, więc jakby życzę oczywiście powodzenia, bo w tą stronę to idzie, więc na czymś trzeba próbować, od czegoś trzeba zaczynać. Więc kierunek na pewno ciekawy, tylko byłbym ostrożny, no bo nie zależy na tym, żeby to teraz działo się automatycznie bez naszej obecności, no bo jednak na koniec końców to człowiek jednak decyduje o tym, w co inwestujemy, co robimy, jaka jest nasza strategia i marketingowa, i sprzedażowa, i z tego człowiek jest rozliczany, bo ktoś na koniec jest z tego rozliczany. Nie zwalimy na algorytm w komputerze. Tak, to na inną dyskusję. To może w ramach podsumowania tej rozmowy, bo wiem, że bierzesz udział w panelu tutaj na Impakcie. Ten wywiad się zapewne ukaże już po tym panelu, ale gdybyś tak mógł powiedzieć w kilku zdaniach, o czym zamierzasz opowiedzieć na tym panelu? Wiesz, to temat jest bardzo pokrewny, bo chodzi o właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji, głównie tej generatywnej, w marketingu. Temat jest taki przewrotny, bo mówi o tym, czy rozmawia jeszcze z nami człowiek, czy to już nie człowiek, czy rozmawiam z człowiekiem. Chodzi o wykorzystanie na przykład sztucznej inteligencji przy kontakcie z klientem, przy takiej obsłudze klienta, obsłudze zapytań. Uważam, że kierunek jest fantastyczny, ponieważ tak jak mówię, no, dobrze wytrenowany model z dobrymi informacjami, z dostępem do aktualnej bazy,
informacji, nie wiem, o kliencie, o jego saldzie, zależnie jaka jest branża, może bardzo zrobić dużo. Mhm. Niestety jesteśmy trochę na takim etapie, że było wiele prób wykorzystania tej tradycyjnej sztucznej inteligencji, która przetwarza tylko to, co było i pokazuje wynik, a nie uczy się na podstawie tych danych i nie tworzy nowych jakby wniosków, przemyśleń, zapytań, nie wiem, jak tokolwiek możemy to nazwać, to ludzie troszkę są w takim, ludzie, klienci, na zasadzie nie do końca są do tego przekonani, że od razu klikniemy, przełącz mnie na rozmowę z człowiekiem. Dobrze? Ale sam tak wolę, szczerze mówiąc. Ale dlatego, że mamy złe doświadczenia, bo ten nowy model generatywnej sztucznej inteligencji, jakby wprowadzony był bez echa, to by ludzie nie odróżnili tego praktycznie na pewnym dobrym stopniu wdrożenia. Więc jeśli to wdrożenie nie jest pełne, jeśli to wdrożenie nie jest zrobione z myślą o człowieku, o takiej transparentności trochę do tego, że rozmawiasz z sztuczną inteligencją, ale jest tam ktoś z tyłu, który też ci pomoże w jakimś etapie. O tym, że jest to zrobione etycznie, jest to zrobione z pewnymi zasadami i regulacjami i jest też edukacja tego klienta, dlaczego to robimy, dlaczego to jest łatwiejsze. I faktycznie widać dzięki tej generatywnej sztucznej inteligencji szybszy zwrot, no nie tyle z inwestycji, ale nawet z informacji zwrotnej, którą jest do nas, i ona jest super jakościowa, to my byśmy byli bardzo przekonani. A to, że my musimy 10 razy na infolinii mówić, do jakiego doktora chcesz się mówić, a infolinia odpowiada, czy dobrze usłyszałem, że do pediatry? No nie, chciałbym mówić się do doktora internisty. Czy mógłbyś powtórzyć do jakiego lekarza? To nas strasznie deprymuje, frustruje i wolimy się przełączyć. Natomiast te nowe modele, dobrze wdrożone, dobrze zaprojektowane, z dobrym dostępem do informacji i przetrenowanym modelu, będą dla nas wygodniejsze i szybsze w odbiorze i w obsłudze niż te stare modele algorytmiczne. A to zrób to, B zrób to. Więc tutaj spora praca przed marketerami jeszcze i przed organizacjami, żeby móc wykorzystać to, bo rozwiązania mogą się pojawić szybko, tylko ich wdrożenie i nauczenie też klientów, korzystania z tego, ich praca nad ich uprzedzeniami i tak dalej, to będzie moim zdaniem też duże wyzwanie dla marketerów w nadchodzących latach. Okej, okay. Także warto śledzić, co się będzie działo w branży, krytycznie podchodzić, nie uprzedzać się. Wielkie dzięki za rozmowę. Bardzo Marcin dziękuję. Dorawski.